Siema, dzisiaj szybka akcja jakaś, kto nie pomoże jak nie my, w nagłej awaryjnej sytuacji. Sąsiedzi, autoryzowany serwis, Kia, potrzebuje pomocy, szybka akcja, wymiana opon, mają jakieś problemy ze sprzętem do wymiany opon, nowy ProSeed, jeszcze z folikami, ze wszystkim, zobaczymy jak to wygląda. Nówka, cewka, zobaczymy jaki przebieg. Zajrzymy do wnętrza. Jakiś pokrowiec zaraz przyniosę, żeby go nie pobrudzić. Przebieg. 9 km. No Nuvex. Siedzenie jakieś takie ładne. GT Line przeszycia. Jakieś takie ala puskury. No wygląda dobrze. JBL-a tutaj w środku gra. Kolor ładny, taki stalowy. Oponki, zimówki wrzucone, zaraz im przełożymy, trzeba sobie pomagać po sąsiedzku, nie? Też jeszcze kiedyś pewnie będę potrzebował pomocy i pomogą. Dupcia zgrabna. Nie, no może być. W elektryce klapa? Pewnie tak. A jednak nie. Chyba, że trzeba nadusić. Nie, ma elektryki, klapy nie ma. Bagażnik, no taki płaski, no nie jest to gigant, ale shockbreaki tego typu nadwozia, one raczej mają małe bagażniki, ale widzę dwa głośniki, subwoofer chyba i zwykły, wysoki niski ton, prezentuje się fajnie to. Kamerka cofania, wszystko oczywiście jest. Obejrzymy go ze środka za jakąś chwilę. Jakieś ledziki, zobaczymy jak to mruga. Aha. Super. Pokrowiec zarzucimy, to sobie kluczyki wrzucę. I zaraz obejrzymy to autko, bo też jesteście pewnie ciekawi. Co to jest za sprzęcior? O. Pyk. Uhuhu, jak energetycznie brzmi. Ściszymy, poziom paliwa oczywiście niski. Fotele w elektryce? Nie. Tu widzę cały to jest wyświetlacz. Nie, nie szukaj stacji benzynowych. Ładnie to wygląda, ładny kolorek ma, naprawdę to wszystko wygląda super. Też tutaj sygnowany JBL-em. Mapka. Nawigacja. A, się dodaje, ok. Setup. Ogólne. O, teraz będzie aktualizacja pobierowania, no super. Nie potrzebujemy. Co mam za ustawienia pojazdu? Mamy komfort, bezpieczeństwo. DAF, bezpieczeństwo na pasie, czyli asystenci, parkowanie. Co tu mamy? Zestawy wskaźników. Klimatyzacja. No trochę ustawień tu jest. Ok, drzwi. No ładnie to wygląda i muszę powiedzieć, że to wszystko szybko, ładnie, szybko pracuje. Cyk, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele, podgrzewana przednia szyba, klimatronik. Troszkę ciemno wyświetla tutaj na czerwono, no ale teraz tak jest. Tutaj też GT Line, kierownica cacy, asystenci pasa ruchu, ogólnie zaraz będziemy programować. Czujnik obecności martwego pola, światła ręczna regulacja, wyświetlacz duży. Dużo tutaj satyny, dużo takiego tego polerowanego, czarnego, fortepianowego tak zwanego. Tutaj kamerki, parkowanie, start-stop, przycisk sport. Prawdopodobnie 8-biegowy autohold jest, automat. Schowek symboliczny, ale fotele ładne, taka tekstura, faktura fajna. Schowek, nic wielkiego. Ciekawe co to jest jako przycisk. Nie wiem, nie wiem. Tu się jak poruszamy,
Aha, cyk, cyk, tu się wszystko zmienia. Ciekawe, czy można przerzucić. Aha, tu mamy modę tutaj, okej. Okej. Tu odległość, czyli radary, wszystko jest. No ładnie to wygląda. Podsufitka czarna. Kozak. Cyk. Światła nie LED-owe, ciepłe. Fotochrom z lusterko. Zewnętrzny chyba nie. Dobra, wjadę na warsztat. Trzeba się za niego brać, bo potrzebują szybko wymienić opony. Pomóżcie, pomóżcie, przyjacielu. I tylko było pytanie. A co pijesz? Kolorową czy białą? Nie odpowiem. To zostanie tajemnicą. Kto mnie zna, ten wie, że prawie nic nie piję. Media. Radio. Fajnie. Okej, działamy. Wjeżdżamy na warsztat. Jeździć nim nie będę, no bo ma 9 km, więc chcę odebrać. I tak jak chłopacy po niego przyjadą, to będzie miał zaraz 10. Oto w pobliżu. Kamerka ładnie, nawet wysoka rozdzielczość, muszę powiedzieć. Zaraz się dzienne zapalą. Wzgaszą dzienne, zapalą zwykłe. Tak, bo jest w trybie auto. Nie, nie jest w trybie auto, to jest tryb auto. O, teraz tak, świeci. W środku ambientu nie ma. Zobaczymy, jak wita światełkami. Aha, taki długi. Co mi się w nich podoba? Ten kształt stopu. Kozak. Tłumiki. Tu jest fake. Z drugiej strony fake. Czyli gdzieś tam pod spodem są, zobaczymy. I jeszcze lampy przód. Jak witaj, żegna. Cyk. I żegna, cyk. Lusterka zamyka, otwiera. I nowa felga, wymieniamy oponki. Zobaczcie, jak to wygląda. Nówka, nie? I patrzcie teraz numer. W nowej felze, w fabryce, ciężarki nabijają. I nas czasami wulkanizatorów się czepiają, że na przykład dajemy nabijane ciężarki, chociaż felga już jest tak zardzewiała, tak zoksydowana, tak utleniona, że nie idzie przykleić. I mówią, jak nabijać ciężarki? Kurwa, nawet nowe w fabryce nabijają. A od wewnątrz przyklejane. Da. 31 październik, wysyczyć rok. Nie ma już czujników. Bardzo dobrze. W końcu pomyśleli. Miejsca tutaj narożone, dość mocno zakonserwowane. Ale tu już pożałowali. Wszystko nowe, srebrne, czyste. Jedziemy do góry. Silnik turbo 1.5. Zabudowany. Widzę, że GPF, katy, wszystko jest ładne, srebrne, czyste. Miło popatrzeć. No tu brakuje trochę konserwacji. Słuchajcie, te miejsca to będzie korozja po roku. Może po dwóch na tych zgrzewach. Wiem, bo już znam trochę te auta. Ręczny, elektryczny. Jak tam te fejkowe tłumiki? No oczywiście ich nie ma. Tłumiczek jest z prawej strony, tu taki schowany. W ogóle ciekawa konstrukcja, taki płaski. Zbiornik paliwa spory, jest napisane wartość. Nie ma. Ale szczelam 60 litrów, tak na oko. To trochę zabudowane jakimiś styropiankami. Stworzeń demontowalne, czyli normalnie można odkręcić, nie że razem z wahaczem. Końcówka zabezpieczona, czyli jesteśmy niepewni, czy się odkręci, czy nie. Hamulce, oryginał, jak Hyundai.
No ładnie to wygląda nawet. Czysto, schludnie. Co to ma być źle, jak to jest nowe? Tutaj schowane radary. Dużo chromu, dużo satyny. Dużo czarnego, polerowanego jak w fortepianach. Silniczek chodzi aksamitnie. Turbo. 1.5. Spornik jest, nie ma teleskopu.